Hej, z tej strony Malwina Grabowska, witam serdecznie na moim kanale. Przygotowałam na dziś tutorial na album świąteczny z wykorzystaniem kolekcji Christmas Sparkle Prima Marketing, czyli zeszłorocznej kolekcji świątecznej tego producenta. Będzie to bardziej filmik prezentujący mój sposób wykonania takiego albumu niż dokładny tutorial krok po kroku. Niemniej uważam, że jest to jeden z najprostszych możliwych albumów, dlatego naprawdę zachęcam również osoby, które nigdy nie miały do czynienia z tą formą scrapbookingu, do spróbowania wykonania takiego albumu razem ze mną. Do wykonania okładki przygotowałam sobie płótno introligatorskie i 5 kawałków bermaty, dlatego że ten album będzie się zawijał do środka i będzie zamykany na rzepy, co dla mnie jest nowością. Pierwszy raz wypróbowałam ten sposób zamknięcia. Akurat miałam takie fajne różowe rzepy, które mi bardzo pasowały do całości, do tej kolekcji, więc stwierdziłam, że spróbuję. Nakładam klej introligatorski na bermatę i rozkładam go dosyć równomiernie po tej okładce, chociaż nie skupiam się specjalnie na jej środku, dlatego że ja z przodu i tak zrobię jakąś kompozycję. Więc nawet jeżeli zlewą mi się tam jakieś bąbelki, nierówności czy cokolwiek, to ja to i tak to zakryję, więc nie warto się nad tym pastwić jakoś specjalnie. Tutaj już mamy przycięty ten kawałek płótna introligatorskiego. Obcinam te rożki, ale obcinam je z takim raczej sporym marginesem, bo wolę sobie później dopiero dociąć to dokładnie, żeby ładnie wyglądało. I przy krawędziach bermaty bardzo ważna dla mnie sprawa. Naklejam taśmę dwustronną. Też nie skupiam się na tym, żeby to było jakoś specjalnie co do milimetra na szerokość, bo i tak dokładam tutaj jeszcze papier, klej, jak widzicie, i rozsmarowuję go tutaj już naprawdę dokładnie po krawędzi bermaty i również w przestrzeniach pomiędzy arkuszami, po to, żeby później ładnie tam wkleić to płótno, jak będę wciskać to kością introligatorską, tak, kością do bigowania. Wyrównuję płótno równiutko. Tutaj już nie chcę żadnych bąbelków, nie chcę, żeby mi cokolwiek odstawało, bo później to będzie widać. I wyrabiam na zagięciach. Dociskam mocniej płótno, żeby mi dokładnie weszło pomiędzy arkusze, bermaty. I tutaj też ważna sprawa, żeby nic nie odstawało przy krawędziach, bo później to będzie naprawdę widać. Jeżeli się na tym etapie nie przyłożycie, to później już będzie Wam tylko gorzej pracować z tym albumem. No i właśnie, zaczęłam sobie od przyklejania płótna po szerokości i teraz te końcóweczki, te narożniki docinam sobie już na równo, żeby nic mi się nie nakładało, w sensie tego płótna, żeby nie nakładało się na siebie, nie pogrubiało niepotrzebnie tych narożników, ale też żeby nie powstały mi dziury. Tak jest mi dużo łatwiej zostawić sobie większy ten margines narożnika i później ewentualnie docinać niż za dużo po prostu przyciąć naraz. Na ostro zakończone narożniki mam swój sposób, który grunt, że działa. Mianowicie, jeżeli nie chcę nakładać metalowych narożników, bo no, tak jak w tym przypadku, no, to jest dosyć cienka jednak bermata 2 mm, więc no, nie mam takich narożników metalowych, które by mi tak naprawdę ładnie na tym wyglądały, a no wolałabym, żeby nie były te narożniki w albumie tak ostro zakończone, bo jak zawijamy to płótno, to ono czasami tak tworzy taki ostry dziubek. A tutaj jeszcze wyrabiam krawędź na bermacie. Dociskam też ją przy okazji do kleju, bo tam też nakładałam klej, żeby dodać takiego bardziej kwadratowego tego wykończenia niż takiego okrąglutkiego. No i tutaj już właśnie mój sposób na ładne narożniki. Po prostu opukuję je kością do bigowania, ale bardzo delikatnie. Ja nie używam tutaj w ogóle siły tak naprawdę, tylko upuszczam tą kość na ten narożnik, bo też nie chodzi o to, żebym ja sobie go jakoś zmiażdżyła, tylko nadaję mu takiego bardziej delikatnego, takiego zaokrąglonego kształtu.
żeby nie był tak mocno wystający, tak jak tutaj właśnie widzimy. Tutaj, no porównajcie sobie teraz ten lewy wyrobiony narożnik z tym prawym. No wyglądało to zupełnie inaczej. I teraz drugi krok, też bardzo ważny, czyli nakładam klej dokładnie na krawędziach moich grzbietów albumu i nakładam go też w przestrzeniach pomiędzy tą bermatą. Na albumie robię to tak jak widać, tylko tam na tym kawałku tektury, a na tym paseczku, to jest też płótno introligatorskie, z którego zrobiłam okładkę, na tym pasku nakładam klej tylko na narożnikach u góry i u dołu, żeby mi niepotrzebnie nie wypływał ten klej, a zależy mi na tym, żeby tutaj akurat był on naprawdę bardzo dokładnie nałożony. W każdej przestrzeni, żeby to się wszystko fajnie układało, dlatego że te kawałki już będziemy widzieć. Te, które są przy przestrzeniach, przy zagięciach. I to samo powtarzam z drugiej strony. I tu jeszcze sobie właśnie sprawdzam, czy nic mi na pewno nie odstaje od góry, bo od góry, od dołu wszystko nam zawsze wyjdzie i będzie widoczne. Więc wyrabiam, dociskam, sprawdzam po 5 razy, zaginam. To jest najbardziej naprawdę dla mnie czasochłonny moment zrobienie tej okładki, ale jak to zrobimy dokładnie, to już cała reszta idzie z górki. Baza gotowa, zapięcie na rzepy dodam sobie już na samym końcu, jak będę miała gotowy środek. Teraz wybiorę moje kartki, które wykorzystam w środku albumu i szukam tak naprawdę tła do wodospadu i tła do kieszonki, które umieszczę na tych największych panelach. Na tych mniejszych panelach nic nie będę umieszczać, tam ewentualnie jakiś ozdobniczek się znajdzie. I jako dodatek do wybranych już, jak widać tutaj, wzorków, wybrałam sobie papier lustrzany w takim różowym odcieniu, taki troszeczkę miedziany, takie rose gold. Zastanawiałam się, czy nie wziąć srebrnego, bo oryginalnie w tej kolekcji dodatki są i folie srebrne, ale jakoś tak bardzo chciałam, żeby było tam jeszcze więcej różu, więc wybrałam ten papier różowy i arkusze z kolekcji przyklejam na białym papierze, tak żeby powstała mi wokół nich jeszcze dodatkowo taka biała rameczka, która wyróżni mi nieco ten papier też na tle tego papieru lustrzanego i będzie to ładnie grało z białą okładką albumu. Wszystko przyklejam na klej introligatorski z wyjątkiem kroku, gdzie przyklejam papier do papieru lustrzanego, bo to już robię taśmą dwustronną, o czym się boleśnie przekonałam. Zawsze robię to taśmą dwustronną, z jakiegoś powodu coś mnie podkusiło w tym projekcie, żeby przykleić to na klej i ten papier po prostu odpadł po tym, jak klej wysechł. Także używamy taśmy dwustronnej do papieru lustrzanego bezwzględnie. Przygotowałam sobie tutaj też, jak widzicie, 4 maty na zdjęcia do wodospadu i są one zbigowane jeszcze dodatkowo, dlatego że jak my przykleimy do nich zdjęcia, nie chciałam, żeby były 4 klapki na wodospadzie po prostu jakby na płasko przyklejone, bo jak dokleimy zdjęcia, to się nam zacznie podnosić i to nie będzie fajnie wyglądało.
Dlatego u góry dwie klapki pierwsze mają dodatkowo bigowanie takiego grzbieciku o wysokości, jeżeli ja dobrze pamiętam, 1/4 cala. Tak, 1/4 cala i pod spodem tamte kolejne dwie maty mają wysokość 1/8 cala. Wybrałam sobie tutaj też maty z papieru, dlatego że będę chciała zrobić w nich właśnie tym dziurkaczem Valesen Creative. On robi takie nacięcia, w które możemy wsunąć po prostu zdjęcia, że nie trzeba ich wklejać koniecznie, możemy je po prostu sobie włożyć w te ramionka. I potraktuję je, ten papier z kolekcji Christmas Sparkle, potraktuję go jako matę na to zdjęcie i przycięłam go do nieco mniejszego rozmiaru niż te białe maty na zdjęcia, ale nieco większego, wiadomo, niż zdjęcia 9x13, tak żeby można było je rzeczywiście wsadzić w te narożniki. I teraz będę te arkusze przyklejać klejem introligatorskim do mat na wodospadzie. Przy czym muszę tutaj uważać, żeby nie zakleić tych narożników, bo w nie wkładamy zdjęcia. Dlatego klej nakładam tylko po środku, tak jak tutaj widzicie. Ewentualnie mogę nałożyć jeszcze po kropelce w samych narożnikach, ale trzeba uważać, żeby nie przykleić tych ramionek, które są po środku tego dziurkowania, które zrobiliśmy na rogach tych zdjęć. I jeszcze jedna rzecz, tutaj pamiętamy o tym, że te klapki otwierają się do góry, więc wzorki, jeżeli ich położenie ma znaczenie, czyli tak na przykład jak tutaj mamy jelonki, czy aniołki, czy Mikołaje i tak dalej, musimy pamiętać o tym, że jeżeli patrzymy na klapkę z jednej strony, to jak my ją obrócimy do góry, to drugą grafikę z drugiej strony musimy nakleić tak jakby do góry nogami, bo tak będziemy na nią patrzeć. Więc tutaj uważajcie na to. I klej nakładam na ramionko tej maty ostrożnie, bo zrobiłam dziurkaczem brzegowym to mocowanie i nie chcę, żeby mi za dużo tego kleju wypływało. Wystarczy jego niewielka ilość. Nakładam sobie ten klej palcem i doklejam sobie te cztery maty i zaczynam od tych dwóch najmocniej zbigowanych. Tak jak właśnie tutaj widzicie, jest taka 1/4 cala białego paseczka, czyli te klapki będą najwyżej. Mam taką jeszcze jedną klapeczkę i dwie właśnie, jak wspominałam wcześniej, zbigowane na mniejszej wysokości, na 1/8 cala. Idealnie by było, gdyby bigowało się te klapki, powiedzmy co 1/8 cala, czyli jeżeli mamy, nie wiem, 5 klapek, to zaczynamy. Pierwszą możemy zrobić z jednym bigowaniem, po prostu na płaską, kolejną robię na 1/8, na 1/4, 3/8 i tak dalej. I teraz, jak widzicie, mam już gotowy wodospad. Tak naprawdę z nim już nie będę nic więcej robić. On jest gotowy, zależało mi na tym, żeby to był prosty tutorial, prosty sposób na wykonanie takiego albumu. Tak naprawdę jesteście w stanie zrobić go z pewnością w jeden wieczór, mając wszystkie materiały i gotowy pomysł. No już mamy tak naprawdę 4/5 albumu w środku zrobione. Zostaje nam jedna tylko strona, na której wykonamy po prostu kieszonkę. I tutaj zapomniałam włączyć od razu nagrywanie, więc jak widzicie, mam już kawałek kieszonki, ale tak naprawdę po prostu zbigowałam sobie po pół cala na dwóch bokach i teraz będę sprawdzać, na jaką szerokość muszę zbigować sobie pozostałą kieszeń. Chcę, żeby był troszkę taki margines papieru widoczny, więc sobie przykładam po prostu ten papier do mojej bazy. Często tak robię, nie bawię się w mierzenie, gdzieś tam odejmowanie i tak dalej, tylko zaznaczam sobie po prostu ołówkiem na kartce i po tej linii właśnie będę bigować kieszeń.
Kieszeń wkładam pod gilotynę pod kątem, bo chciałabym, żeby moja kieszeń była asymetryczna. Wykończę ją jeszcze dziurkaczem brzegowym VSN Creative i będę mogła nakleić już papier ozdobny. Środek mojego albumu jest gotowy, mogę więc go wkleić. Uważam na to, żeby nie nałożyć za dużo kleju pod tym papierem lustrzanym, bo później jak będę go sobie dociskać, przesuwać ręką, mogę zrobić sobie krzywdę i ten klej niechcący nanieść na ten lustrzany papier, a wtedy naprawdę ciężko jest go zetrzeć, tak żeby nie uszkodzić przy okazji tej błyszczącej powłoki. Więc nakładam klej i przecieram go tak palcem w kierunku krawędzi, tak na zewnątrz, żeby rozetrzeć trochę ten klej, żeby było go mniej na krawędziach, a ponieważ jest to klej introligatorski, no to naprawdę nie potrzebujemy go tak dużo, jak nam się wydaje, więc tak przecieramy klej, pilnujemy, żeby nam nigdzie nie wyciekł, zwłaszcza w przypadku papierów lustrzanych. Dodaję jeszcze tylko malutkie ozdóbki, to są naklejki chipboard z tej samej kolekcji. I mogę teraz zrobić zapięcie mojego albumu, jak już wiem, że nie będę wycierać nim, nigdzie przecierać, nie ubrudzę, nie pozbieram wszystkich paprochów z biurka. Rzepy przyklejam, one są samoprzylepne. I przyklejam je w taki sposób, żeby zawsze mi się pokrywały, żeby na pewno znajdowały się w tym samym miejscu na wieczku i na spodzie, powiedzmy. Najpierw przyklejam tę warstwę spod spodu po prostu do rzepa, zczepiam je ze sobą, przyklejam na wieczku i później po prostu zamykam, odciskam mocno, ściskam, żeby mi ten klej porządnie złapał i później wystarczy, że otwieram ten album i już jest wszystko na właściwym miejscu. Nie muszę gdzieś tam, wiecie, się zastanawiać, odmierzać, w którym miejscu powinnam to przykleić. Po prostu zczepiam je od razu razem ze sobą, przyklejam do jednej z warstw, zamykam, zaciskam i gotowe. No i teraz będzie trochę freestyle, bo w momencie, kiedy robiłam tą okładkę, nie miałam kompletnie zielonego pojęcia, co ja w ogóle chcę zrobić i co chcę znaleźć na tej okładce, jak to ma wyglądać. Stwierdziłam, że gaza to zawsze dobry pomysł, więc umieściłam ją na spodzie. Jak widzicie, mam tutaj jeszcze przygotowane cekiny z Picket Fence Studios, ale koniec końców ich nie wykorzystałam. Bardzo chciałam zrobić shaker, ale koniec końców się z tego wycofałam, bo nie miałam takich cekinów, które by mi po prostu pasowały do tej kolekcji. Jakoś wszystkie były albo za bardzo świąteczne na zasadzie, za bardzo takie czerwono-zielone i w ogóle mi to nie pasowało, albo z kolei za mocno różowe, takie za bardzo nasycone. Stwierdziłam, że no najbardziej mi te cukierkowe cekiny z Picket Fence pasują, ale koniec końców i tak zrezygnowałam w ogóle z shakera i stwierdziłam, że może pójdę właśnie w stronę tych naklejek chipboardów i rzeczywiście na tym się skończyło. Wybrałam też kwiaty z kolekcji, tylko to są kwiaty z kolekcji Candy Cane Lane, czyli z tej kolekcji tegorocznej, tej takiej bardziej czerwonej. Stąd właśnie też widzimy u góry ten czerwony kwiatek. Podkleiłam sobie te kwiaty na klej introligatorski i choinkę z chipboardów naklejam na kosteczki 3D.
i podklejam sobie ją też troszkę klejem, tak żeby mi się trzymała tych kwiatków, żeby była trochę solidniejsza. Zazwyczaj w sumie przyklejam takie rzeczy na sam klej, no ale tutaj chciałam dodać trochę takiej trójwymiarowości, żeby ta choinka była wyżej niż te kwiaty, żeby one były tak pod nią, tak, taki jakiś miałam pomysł. Cały czas na tym etapie brakowało mi jeszcze czegoś po prawej stronie i nie miałam kompletnie pomysłu na to, co tam zrobić. Nie chciałam tam dokładać kolejnych kwiatów, żeby nie przeszkadzały w otwieraniu, w zamykaniu tego albumu i też żeby nie było to aż za bogate na zewnątrz. Więc miałam z tym zagwózdkę, ale koniec końców wybrnęłam i jestem z siebie bardzo zadowolona. Dodałam też białe listki, jak widzicie, one są z Craft Corner. Tak, kupiłam je w Craft Corner w zestawie, taki duży zestaw białych kwiatów, bardzo fajny zestaw, bardzo podobają mi się te kwiaty. No i też są super do farbowania, do mediowania, do malowania, cokolwiek zechcemy, jeżeli potrzebujemy coś w innym kolorze. Pomagam sobie szpikulcem, żeby czasami coś tam docisnąć, dopchnąć, gdzieś się dostać głębiej. I teraz będę dodawać artstonesy. Uwielbiam artstonesy. To są takie właśnie kuleczki, nie wiem, z tworzywa, nie mam pojęcia co to jest. Bardzo takie leciutkie, fajne kulki, które sprawdzają się prawie w każdym projekcie, tak mi się wydaje. Nieważne czy świąteczny, czy dziecięcy, czy jakiś inny, kwiatkowy, to po wymieszaniu z żelem, z pastą, z żelem, soft matte gel, przezroczysty, z Finabar z Art Basics, naprawdę daje mega fajny efekt i są różne sposoby wykorzystywania ich. Możecie sobie najpierw nałożyć tę pastę i posypać ją kuleczkami, tak jak ja to właśnie w tej chwili robię, tylko z takim już drobniutkim piaseczkiem. To też są artstonesy, tylko takie maleńkie. Albo możecie zrobić też tak, jak ja zrobiłam przed chwilą z tymi większymi, czyli wziąć sobie trochę tej pasty, wymieszać już z tymi kulkami i po prostu nałożyć to na gotową pracę. Pięknie to naprawdę wygląda i bardzo wdzięczna jest też do pracy z farbami, z innymi mediami. Trochę się brudzi, sypie, wiadomo, ale no w tym jest też największa zabawa. Na ten sam soft gel przyklejam też kuleczki Memory Hardware z Prima Marketing również. Idealnie mi pasują do tej kolekcji. Ta kolorystyka jest po prostu prima sort z tymi kolorami i te kuleczki umieszczam w środkach kwiatków, gdzieś za choinką, gdzieś, gdzie brakuje mi jeszcze jakiegoś takiego błysku, jakiegoś dodatkowego koloru, żeby gdzieś tam przyciągnąć wzrok odbiorcy, to tam wkładam właśnie te kuleczki. Chociaż nie powiem, uwielbiam efekt, jaki powstaje z ich wykorzystaniem, ale nie znoszę procesu przyklejania tego, naprawdę. Bo nigdy nie wiem, czy już się na pewno przykleiło, czy wystarczy tego nie dotykać i niech po prostu wyschnie, czy jednak muszę jeszcze coś dołożyć i dowiem się dopiero za parę godzin, że się tak naprawdę nie przykleiło. A nie lubię, jak mi gdzieś tam wystaje ten żel, czy pasta gdzieś po bokach, więc staram się nie nakładać tego nie wiadomo jak dużo, żeby tak, wiecie, mieć pewność, że no na pewno się przykleiło. Tyle dałam tam tego żelu, że no musi się trzymać, nie? Nie chcę, żeby mi to później było widać. I dlatego właśnie też kupiłam żel matowy, bo w poprzednim albumie, w tym halloweenowym, użyłam żelu błyszczącego. No i ja jego widzę, tam gdzie użyłam tych artstonesów na okładce, to widzę taki błysk tego żelu i myślę, że ja sobie jeszcze poprawię, że tak powiem, w cudzysłowie, tamten album i nałożę sobie cieniutką warstwę tego matowego i zobaczę, czy to pomoże. Trochę się boję, żeby nie zepsuć całego efektu i nie zapaćkać, ale no myślę, że zaryzykuję i gdzieś na jakimś małym kawałku najpierw to przetestuję, a później, jeżeli to się sprawdzi, to nałożę na wszystkie te miejsca, które mnie gdzieś tam drażnią w tym halloweenowym albumie, do którego prezentacji zresztą serdecznie zapraszam. Pojawiła się ta prezentacja tydzień temu na moim kanale. Można tam obejrzeć album krok po kroku, jak wygląda. Jest to już taka typowa prezentacja gotowej pracy, gdzie pokazuję różne rozwiązania albumowe. Album jest wykonany na okładce zamszowej.
Strony ma na bermacie obłożone też zamszem, więc wydaje mi się, że jest to fajna, ciekawa rzecz z dosyć taką bogatą też okładką. Ale wracając do naszego świątecznego, bożonarodzeniowego albumu, jak widzicie, męczę się tutaj dalej z tymi kuleczkami, trochę to potrwało, ale uwierzcie mi, że efekt naprawdę jest tego wart. I wracamy do albumu na następny dzień. Pasta porządnie już mi wyschła, więc widzicie tutaj ten pełen efekt perełek i artstonsów. Przespałam się też z tematem, wymyśliłam, co chcę zrobić na tym zamknięciu. I to, co zrobię, to nałożę sobie żel. Soft body żel. To jest ten właśnie błyszczący, na który narzekałam jeszcze chwilę wcześniej, ale teraz bardzo mi się przyda. Nałożę go sobie przez maskę. I maska, i pasta są z Finabar. I posypię to brokatem. I w ten sposób nie będę miała jakiegoś takiej mocnej dekoracji, która by odwracała naszą uwagę od tej kompozycji kwiatowej, a jednocześnie będzie działo się coś ciekawego, coś, co będzie trochę przypominać śnieg na tym białym podłożu, bo będzie się tak błyszczeć, ładnie iskrzyć. Nakładam ten żel tak dosyć nieregularnie, nie na jakby całą powierzchnię tego albumu, tylko tak miejscowo. Jednak zależy mi na tym, żeby na tej klapeczce z wierzchu było tego tak troszkę więcej, tak jak widać, ale nałożę jeszcze ten żel sobie z lewej strony przy tej kompozycji, żeby tak przeciągnąć trochę ten efekt, żeby on tak nie odstawał, że znajduje się tylko w tym jednym miejscu. I już poza kamerą nakładam go też na boki albumu i z tyłu. Brokat, który wykorzystam, to taki brokat, który się mieni tak troszkę na niebiesko-zielono. Nie wiem, on jest taki lekko holograficzny, bardzo fajnie wygląda, przypomina trochę śnieg. Miałam go w zestawie z foil quillem do złoceń na ploterze, do końcówki do plotera. I jak widzicie, on jest naprawdę piękny. Super się komponuje z tymi kwiatami, z tą właśnie kompozycją z przodu. Dodaje takiego śnieżnego efektu. Bardzo zadowolona jestem. Tak wygląda gotowy album. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Daj znać w komentarzu, czy też spróbujesz go zrobić, a może planujesz jakiś inny świąteczny projekt. Ja jestem już zanurzona po uszy w poinsecjach, w choinkach, w mikołajach, chociaż broniłam się jak mogłam, bo zawsze uważałam, że Boże Narodzenie w listopadzie to przesada. Ale jednak mnie też koniec końców dopadło. No ale za to będę miała mnóstwo treści do podzielenia się. Więc jeszcze raz dziękuję Ci za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa!